Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest zapowiadany wcześniej przeze mnie film z gry Total Tank Simulator. Jeżeli ktoś z was oglądał poprzedni film na moim kanale, czyli Halopaczkę, w której to rozpakowywałem ogromną skrzynię właśnie od twórców tejże gry, to wiecie zapewne, że twórcami tej gry są właśnie Polacy. A ponieważ są to właśnie Polacy, warto tutaj pokazać twórczość naszych rodaków i zagramy sobie właśnie w grę ich produkcji. Dodatkowo, jak już tutaj sobie siedzimy w menu, możemy sobie zmienić język na rosyjski lub polski. Wybierzemy sobie oczywiście polski. A i jeszcze dodatkowa informacja, ta gra jeszcze nie wyszła. Jest to demo tej gry, czyli takie przedpremierowe coś, żeby sobie tą grę zobaczyć. Miejmy nadzieję, że będzie bardziej rozbudowana i lepsza, ale to jaka teraz jest, się zaraz przekonamy, bo to jest moje pierwsze uruchomienie. W rozgrywce ustawieniach możemy zmienić tylko i wyłącznie dźwięk tutaj. Sandbox, grę osobowa i kampania, czyli mamy trzy różne tryby do tutaj zmodyfikowania sobie na swój własny sposób. O! W kampanii możemy sobie wybrać Związek Radziecki, Wielka Brytania, no dobra, jest i Polska. O, jakie biedne czołgi mają. Patrzcie, USA, takie fest, fajne czołgi. Związek Radziecki, no to tradycyjnie tam fajne czołgi. Wielka Brytania też nawet spoko. Francja, tak bym średnio powiedział. Niemcy, no to, no tak, tak może być. I Polska, takie maciupcie, pypcie. Tradycyjnie, jak zwykle. Gra wieloosobowa, tylko trzeba się zarejestrować, a tego jeszcze nie zrobiłem, bo grę pierwszy raz odpalam, także to sobie dzisiaj podarujemy. I sandbox, który się właśnie odpala i coś się ładuje, także zaraz sobie zobaczymy, jakie ładne obrazki tam w tle. Okej. Że tak powiem, wleźliśmy do sandboxa, także zobaczymy w ogóle, co tutaj się dzieje w tym sandboxie. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby obrócić kamerę. No dobra, podejrzewam, że okej, poruszamy się mniej więcej jak w trybie takim freecam. Dobra, nie ma problemu. I obracanie kamery to my już znamy, także wszystko okej. I co my tutaj mamy? Czołgi, jak czołgi. O, to jest taki, można powiedzieć, gdzieś tam... Oj, coś poklikałem. O, postawiałem czołgi. To jest taki, można powiedzieć, War Simulator. Stawiasz sobie czołgi, o. Pancerne. O, można trzymać... Ile czołgów można ustawić? O, to dobra. To spoko. Mamy ścieżkę dźwiękową. Ludzie strzelają gdzieś do siebie, ale jeszcze nie wiem gdzie. Dwie flagi mamy. One chyba sugerują nam, że po lewej będą ci, a po prawej będą ci. Aha! Okej, już rozumiem. Mogę trzymać tylko i wyłącznie tutaj nasze jednostki po lewej stronie. Ja je ustawiam. Dobra, czołgi przeciwpancerne. Nie znam się na wojnach, więc zrobię sobie taki miks w takim razie. Już rozumiem mniej więcej, jak to działa. No to chyba teraz źle zrobiłem, bo czołgi chyba nie przyjadą. Trudno, dadzą sobie jakoś radę. Wsparcie. Bunkry można poustawiać. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ponieważ jesteśmy teraz na trybie sandbox, więc nie musimy się martwić o to, że nam zabraknie jednostek, ale domyślam się... O, to są samochody, to poczekajcie. Nie ma się co martwić, że nam czegoś zabraknie, ale podejrzewam, że jeżeli gralibyśmy w trybie, można powiedzieć, kampanii, to raczej nie moglibyśmy narysować loga Mercedesa z samochodów. Także miny... Przeciwpancerne, zobaczymy, czy nasze czołgi powjeżdżają w te miny. Mamy tu jeszcze rakietowe jakieś tutaj. O, duże jednostki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muzyka jest fajnie dopasowana, w tle już słyszę. Bardzo mi się to podoba. W miarę sobie gra. Dobra, tutaj jeszcze samoloty można. O, samoloty, to lotniska są potrzebne. To widzę, że chyba jedno lotnisko jest przydzielone na jeden rodzaj samolotu. Śmigłowiec. O, śmigłowce można tutaj nasrać, brzydko powiem, ale gdzieś nam się chce. W sumie to teraz to, co porobiłem, to takie pobojowisko. O, i żołnierze. O, to wygląda... Ha! Zobaczcie. Teraz to ja się już czuję, jakbym tymi się bawił. Wiecie, takimi ludzikami. Wiecie, takie żołnierzyki. O, o! Domek się zepsuł. Znaczy, w sumie nie domek, tylko... O, fizyka nawet jest. Gra jest zrobiona na tym samym silniku, co My Summer Car, Unity, czyli akurat w porównaniu do My Summer Car, to na razie jeszcze nie emanuje tutaj jakimiś bugaskami, co jest chyba normalne w tym silniku, albo po prostu tak wychodzi sobie samo z siebie. Tak czy inaczej, na razie jeszcze jest w porządku. Zobaczymy, czy zaraz nie będą tu ludzie latać po drodze po tym, co ja tutaj robię. Dużo żołnierzy. Zobaczmy w takim razie. Tam Związek Radziecki kontra... Zapomniałem, bo nie znam się na historii. Mapa, wyczyść wszystko, wyczyść stronę, frakcje. A frakcje... O, proszę bardzo. Można sobie wybrać, kto kontra kto, ale nie możemy sobie mojego ulubionego państwa nie można sobie odblokować. To zobaczmy. Wybierz jednostki, aby wydać im rozkazy.
No okej, okay, ale na przykład chciałbym teraz, żeby po drugiej stronie... Aha, rozumiem już chyba. Poczekajcie, dalej nie, tylko nie rozkazy, wróć. O, to dalej kliknę, no trudno. I co ja teraz zrobiłem? Niemcy wygrali! A to Niemcy byli, okej. Okay. O! Samoloty startują, Mercedes ruszył. Oha! Halo! Znaczy ja wiem już co zrobiłem źle, nie ustawiłem jednostek po prawej stronie. Trzeba poustawiać jednostki z jednej i z drugiej strony. Także wyjście, jeszcze raz sandbox sobie odpalimy. Poustawiamy sobie trochę jednostki. Czyli tak, to nie jest tak, że one się automatycznie stawiają z prawej strony, tylko w trybie sandboxu... O, świetnie! Załadował się mój konfig, super. Można sobie wyczyścić. Okej, okay, tutaj plus w takim razie, bardzo dziękuję za załadowanie mi tej drugiej strony. To teraz zrobimy sobie z drugiej strony tutaj wojenkę. O, czołgi. O, nazi kurcze kontra ruski, czy co tam. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy mi nie zablokują teraz za te słowa. Nie, tam nic mi nie zrobią. Luxora się nie da zbanować. Luxor może bardziej komuś zaszkodzić na tym YouTubie niż ktoś Luxorowi. O, dobra, kurde. Luxor wojownik, kurde. Samoloty dużo mają. Oni będą wyposażeni bardziej w jednostki takie lotnicze. Zobaczymy, jak im pójdzie. Czy będą mogli zestrzeliwać tam... O, o, jak mają... Piechota! O, piechotę będą mieli biedną. U nas będzie dużo piechoty. Dobra, dalej, teraz zobaczymy. Wydać im rozkazy. No co, no atakować, no. Wybierz jednostki, aby dać im rozkazy. No to co? Ruch, atak, obrona, atak. Atak przejmij, ale co możecie przejąć? Dobra, to tutaj. A, można im... O, przejąć to, lotnisko. Wszyscy pójdą na lotnisko, zgangują się. A wy... No co, ruch. Prawa flanka, pożądaj, co, a podążaj. Lewa, o, ruch, nie znam się, dobra, cofnij. Atak, dobra, atak. Uderz i uciekaj, o. Uderz i uciekaj, o. Mercedes, jednostka Mercedes, da się zaznaczyć. O, to jest super, da się zaznaczyć. Tylko czy ja ich wszystkich wezmę? Dobra, weźmiemy sobie chociaż tego jednego, czy co tam. Atak, obrona. Broń punktu, o, będziesz bronił tego punktu. A wy wszyscy, co tutaj jesteście, o. Obrona. Broń punktu, broń obszaru, o, broń obszaru, tutaj będziecie bronić. A samolot ten, a resztę zobaczymy jak będą tam działać. Osłaniaj, nie wiem, tutaj będziesz osłaniać. Dobra, zobaczmy, da się go tu pyknąć? Nie. A tu? Nie. A można osłaniać chyba tylko swoje jakieś takie miejsca. To klikam teraz jak głupi, dobra, to co innego zrobimy. Broń punktu zróbmy też. I też będziesz sobie bronić tego punktu. Dobra, zobaczmy jak to wyjdzie. Uwaga, go! Ruszyli. A ci stoją w miejscu, bo im rozkazów nie dałem. Aha, no. Co? Lagi. Oje, przesadziłem, samoloty, co się dzieje? Aha, halo. Katastrofa. Lecą. Tamci nie mają co robić, bo rozkazów nie dostali. 12 FPS-ów, przesadziłem. Okej, okay, czyli... Morał z tego jest taki, jak same, tak samo jak w mojej Summer Car, że im więcej elementów dasz, tym gorzej na to wychodzisz. O, tam ktoś ląduje sobie, znaczy ląduje w sensie już, o, brzż. Trochę tak laguje, ale to moja wina. Działo przeciwpancerny czołg. O, ruszyli się! Brzż, psiu, piu. O, jedy, halo, da, czekajcie, modyfikujmy sobie to. Wczytaj ustawienie mapy frakcji, pomoc ustawienia, resetuj. Resetować, tak, zresetujmy sobie. Tak, dobrze, zresetujemy sobie, no bo ja porobiłem tam taką dramę teraz, że to za dużo było. Znaczy, wyglądało obiecująco, aczkolwiek no zawaliła moja sprawa, że to jest Unity. Znaczy, mogłem się domyśleć, że to się tak skończy. Także jeszcze raz, trochę mniej zróbmy takich rzeczy tutaj. Frakcje, okej, są, mapa, mapa, o, można mapę sobie zmienić. A weźmy Paryż sobie, zobaczmy, jak Paryż będzie wyglądał. Będzie to duże, opatrzcie, nawet się Paryż teraz pokazuje. Ładnie, płynnie to się ładnie dzieje. Kontrola jednostki, kamera, wsad. Okej, okay, F12, pomoc. Dam radę bez pomocy, spokojnie, dam radę. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Jaka duża mapa. I mamy budynki. Strasznie dużo budynków. Teraz można coś... To co, to jak mamy to tu poukładanie? Lewa i prawa, symetrycznie. A na środku jest ta wieża. No i dobra. To mi się podoba. To stawiamy w takim razie, tylko okej, okay, już mamy. Tutaj jest lewa, tutaj prawa. Aha, czyli obszar bitwy jest tylko tutaj. Tu już na górze nie ma. Okej, okay, dobra. To co? To czołgi. Trochę czołgów. Zobaczymy. O, nie mogę ustawić. Czemu? A teraz mogę. Trochę czołgów. Trochę tych czołgów. Tak bardzo skromnie. I piechoty dużo damy. Piechota nie powinna mocno zlażyć. Zobaczymy. O, drzewo się przewróciło. Teraz na drugą stronę idziemy.
Oni będą wyposażeni bardziej w bunkry. Nie, no jeden bunkier im damy. Dużo min. O! Jakieś skromne czołgi. Działo przeciwpancerne. Jeden samolot. O! I teraz zobaczymy, co się wydarzy. Dalej. A, jeszcze rozkazy, tak. To tak, wy zrobicie... A tutaj, wy zrobicie... Atak. Przejmij, no nie wiem, no ten... Wie to może... A nie ma co przejmować tutaj, chyba widzę. O, to możecie przejąć, tak? Możecie? Nie, nie możecie tego przejąć. To jeszcze raz, zaznaczmy was. Atak zróbmy. Nie, można po prostu atak, no to obrona. Broń obszaru. O, to zróbmy tak. Broń obszaru, wy pójdziecie tutaj. Wszystkich tam rozpepczacie. A wy zrobicie specjalne przebicie, formacja, zasadzka. U, zasadzka. Dobra, przebicie. I przebijecie się jakoś tutaj, o, przez miny oczywiście. Dobra, dawać. I teraz z drugiej strony sobie zróbmy rozkazy. Wy, tylko czołgi mam, nie dałem w ogóle piechoty. Dobra, miny. Ruch. Podążaj, ruch. Nie, no to tutaj nie za bardzo. Nie znam się na tych formacjach, także broń punktu. O, wy będziecie bronić ten punkt tutaj. Zobaczymy, jak wam się uda. Okej, okay. I miny, nie da się im rozkazać nic, co najwyżej bunkier, ale wątpię. Nie, nic więcej. No to zobaczmy, dalej. Rozpoczynamy. Idą! Samolot wyleciał jeden, a samolot był bez żadnego tego. Okej, okay. Idą. Miny! 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 O, nie wybuchli. A! Ło! Teraz boom jest. Atakują się. Ej, to jest nawet spoko. To jest naprawdę fajne. Strzelają. A ten samolot tam sobie lata, zobaczcie. Nie ma co robić, nie dałem mu rozkazów. Można go... O! Co to było? On atakuje. Ej, można nim latać? Uważaj! O, jest! Ło! Halo, patrzcie! Cała wieża się niszczy. Wygląda, jakby była z takich klocków porobiona. Czy klocków? Zapałek! Ło, jaka fizyka! Samolot tak troszeczkę się zapomniał, ale... Ja! Drugi samolot wyleciał. Ale dymy! Ona się zawali! Uwaga, wali się! Cała konstrukcja! Niemcy wygrali. Jakie dźwięki ma. Ej, to jest super! A budynki się zniszczą? Nie mogę przybliżyć kamery, więc przyglądajmy się. Niszczą się też budynki! No normalnie Battlefield. Dobra robota, słuchajcie. Wiem, że to oglądacie, twórcy. Dobra robota. Ja się wciągam chyba w to. Jak będzie multi dobrze tam działać czy coś, bo jeszcze nie sprawdzałem, zresztą sami widzicie, to jest pierwszy raz, jak uruchamiam, to ja muszę kogoś zaciągnąć do tej gry. Pełna wersja, jak najszybciej. No, wciągnąłem się, tak można powiedzieć, że już po tych 14 minutach gry jestem wciągnięty w tą grę. Znaczy, ten sandbox mi się spodobał. Wiem, że jest kampania jeszcze i multi. Multi może sobie zobaczymy następnym razem. Może udałoby się z kimś zagrać. Nie wiem, czy działa. Także jak macie jakieś informacje, to dajcie mi znać, jak to tam działa czy coś. Chyba, że macie zastrzeżenia, że coś jeszcze jest niedopracowane, to też dajcie znać. Także słuchajcie, w tym filmie to będzie wszystko. Dajcie mi, drodzy, znać tam widzowie, czy chcecie więcej filmów z tą grą. Ja chociaż jeszcze jeden będę chciał wypuścić, chociaż z multi. Ewentualnie zobaczę jeszcze sobie kampanię. Gra demo, można sobie na Steamie ją znaleźć. Jeszcze nie wyszła, nie wyszła, ale słuchajcie, chociaż sobie zobaczcie, bo powiem wam, naprawdę całkiem fajnie się zapowiada. Także generalnie dzięki za obejrzenie, dzięki jeszcze raz za tą wielką skrzynię. W sumie jeszcze nie wiem, gdzie mogę ją położyć, bo jest strasznie duża. Także pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmów, tak więc cześć i czołem!